Reiki. Dlaczego odcięcie się po zabiegu, symboliczne odcięcie się, jest takie ważne? Jeśli interesuje Cię ten temat, zapraszam. Cześć, jestem Marta Perchała-Zarzycka, jestem nauczycielem Reiki od prawie 13 już lat. I tu chciałam Ci opowiedzieć, dlaczego odcinanie się od po zabiegu od osoby czy obiektu, nad którym pracowałeś czy pracowałaś, jest takie ważne. I jak je w ogóle przeprowadzić? Kiedy wykonujesz zabieg Reiki, nieważne na jakim obiekcie, czy to jest przedmiot, jedzenie, pomieszczenie, czy roślina, zwierzę, czy osoba, to zawsze powinieneś się odciąć symbolicznie po tym zabiegu. Kiedy robimy zabiegi energetyczne, łączymy się z obiektem czakrą splotu słonecznego. I jeśli nie wykonamy tego odcięcia, to to połączenie zostaje. Dla Ciebie może to nie być niekorzystne, ale jeśli na przykład robiłeś zabieg na osobie, która nie była inicjowana i jej system energetyczny, że się tak wyrażę, ma inną pojemność, to jeśli się nie odetniesz, to będzie cały czas płynąć do tej osoby energia. Nie Reiki, ale Twoja. Ty sobie szybko uzupełnisz zasoby energetyczne i być może nawet wcale nie zauważysz jakiegoś ubytku, ale ta osoba dostanie już za dużo tej energii, może mieć gorączkę. Dlatego zawsze należy się symbolicznie odcinać. Właśnie na wysokości splotu słonecznego. Można to robić tak, można to robić tak. Ważne, żeby sobie nie wyobrażać, że nie wiem, jakiś anioł rozcina Ci aurę mieczem. Żebyś sobie po prostu tej aury nie uszkodził, czy nie uszkodziła. Rób to symbolicznie. To jest też taki znak dla podświadomości, że odcinamy się teraz zupełnie, zabieg skończony. Tak więc mam nadzieję, że przydał Ci się ten materiał. Jeśli tak, wiesz co robić. A póki co dziękuję Ci za uwagę. Pozdrawiam serdecznie. Marta Perchała-Zarzycka. Żyj mądrze i zdrowo. A, i oczywiście zapraszam na moje kursy Reiki. Prawdopodobnie są to jedne z najlepszych kursów Reiki, na które mógłbyś spotkać. Sprawdź to. Są też darmowe jakby zajawki tych szkoleń na mojej platformie. Są też darmowe części tych szkoleń na mojej platformie astrosalos.pl/kursy/online. Warto tam zajrzeć, warto sprawdzić, jak to wygląda. A póki co dziękuję Ci za uwagę. Pozdrawiam serdecznie. Marta Perchała-Zarzycka. Żyj mądrze i zdrowo.